Srebrny jubileusz zespołu szkół w Polkowicach rozpoczął się mszą świętą koncelebrowaną. Wśród księży odprawiających mszę znaleźli się absolwenci. Bo nauka w szkole dała podwaliny pod wiele bardzo różnych dróg życiowych, wśród nich drogę do kapłaństwa. Msza święta odprawiona została w kościele Matki Bożej Królowej Polski z udziałem uczniów, nauczycieli i absolwentów w obecności pocztów sztandarowych. Uroczyste obchody jubileuszu to wzruszające chwile, zatrzymane w kadrze aparatu fotograficznego wspomnienia i grono ludzi związanych z tą wyjątkową szkołą. Uroczystości jubileuszowe poprowadziło dwoje nauczycieli i jednocześnie absolwentów szkoły. Olga Jurak, nauczycielka matematyki, i Przemysław Szulc, nauczyciel języka polskiego. Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens. Co mi mówisz, górski strumieniu, w którym miejscu ze mną się spotkasz? Ze mną, który także przemijam, zatrzymaj się. To przemijanie ma sens. W drugiej klasie myśl o zawodzie nauczyciela zaczęła we mnie kiełkować. Polonistyka, filologia polska. No i tak się faktycznie stało we Wrocławiu. No i potem zawsze chciałem wrócić do tej szkoły. Już jako nauczyciel po zdobyciu tego wykształcenia na studiach. Przez jakiś czas byłem na zastępstwie, a potem udało się już na stałe w 2008 roku. Także kiedyś po jednej stronie barykady jako uczeń, teraz po drugiej. Oficjalne obchody rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych i odśpiewanie hymnu państwowego. Jubileusz 25-lecia to wiele wspomnień, tych związanych z edukacją, ale też zawiązane przyjaźnie, wycieczki i projekty pozalekcyjne. Od 25 lat zespół szkół kształci polkowicką młodzież, dając wiedzę i budując piękne wspomnienia, których garść zamknięto w prezentacji złożonej z wielu fotografii, znaków minionych 25 lat. Dyrektor zespołu szkół Zbigniew Gołębiowski zwrócił się do wszystkich obecnych uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Dyrektor Gołębiowski, związany ze szkołą od wielu lat, dziękował wszystkim, których praca złożyła się na ten piękny jubileusz. Wśród nich pierwszemu dyrektorowi zespołu szkół Włodzimierzowi Olszewskiemu, obecnemu rektorowi uczelni Jana Wyżykowskiego. Przywołując wspomnienia sprzed 25 lat, to faktycznie główna myśl, która mi towarzyszy, to jest kwestia związana z budową bazy. I wspominałem to przed chwilą również pierwszej inauguracji i uroczystości otwarcia pierwszego budynku w 1994 roku, kiedy to symbolicznie burzyliśmy mur. Mur niemożności, mur zmian, które dotyczyły edukacji w Polkowicach i wybudowania. Zależało nam na tym, aby stworzyć warunki, bazowe warunki przede wszystkim, do wybudowania, do tworzenia nowej szkoły i kształcenia młodzieży polkowickiej. Szkoła się zmieniła, oczywiście dziś te mury są ważne, natomiast one nie są najważniejsze i to wielokrotnie się podkreśla, najważniejsze są ludzie. Najważniejsze są ludzie i myślę tutaj zarówno o kadrze pedagogicznej, ale również i o młodzieży. Nie wszyscy, którzy swoje życie związali z zespołem szkół, mogli być na jubileuszu obecni. Tych, którzy odeszli już na zawsze, uczczono minutą ciszy. Wielu z obecnych na sali zaproszonych gości już teraz ze szkołą bezpośrednio niezwiązanych jakąś część siebie tu zostawiło. Wielu ma osobiste wspomnienia, które teraz, nawet po latach, pozostawiły nierozerwalną więź. Wśród nich ksiądz dziekan Jarosław Święcicki, który uczył tu w czasach, gdy był młodym wikarem. Czy obecny starosta polkowicki Marek Tramś, kiedyś nauczyciel tej szkoły. Momentami dochodzę do wniosku, że przeżywam swoiste takie déjà vu związane z tąże szkołą, bo przypominam sobie właśnie w dniu dzisiejszym, ale i również częściej i wcześniej. Pewne wspomnienia dochodzą, pewne przeżycia, które z tą szkołą się wiążą. I dzisiaj mam świadomość ogromnej odpowiedzialności jako starosta za ten obiekt, za tą młodzież, bo jestem po prostu organem prowadzącym. I myślę, że doświadczenie, które nabrałem wtedy,
jako dyrektor i pracownik tej szkoły dzisiaj znakomicie skutkuje i dzisiaj daje mi większą wyobraźnię, daje mi większe poczucie odpowiedzialności, bo wiem tak naprawdę za co odpowiadam i za jakiego rodzaju problemy w tym obiekcie, w tej szkole jestem zobowiązany do ich realizacji czy rozwiązywania. Część oficjalną zakończyło wyprowadzenie sztandarów, ale to był sygnał do rozpoczęcia drugiej części uroczystości. Nagroda Benemeritus, dobrze zasłużony, ustanowiona została w 1997 roku. Od tej pory otrzymało ją 19 osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju zespołu szkół w Polkowicach. W jubileuszowym roku otrzymała ją Dorota Delążek, dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie. Jesteśmy bardzo kreatywni. Ośrodek, szkoła i to wszystko razem daje takie naprawdę fajne efekty. Staramy się sprostać jakimś tam ich pomysłom, wesprzeć ich wtedy, kiedy jest to możliwe, ale też bardzo często jest tak, że to właśnie oni pomagają nam, jak my coś potrzebujemy. Zatem cóż, niech tak trwa. Jubileusz 25-lecia był forum, na którym wręczano uroczyście także nagrody dyrektora i nagrody jubileuszowe. Po wręczeniu nagród przyszedł czas na prezentacje artystyczne. Od wielu lat jedną z piękniejszych wizytówek szkoły jest działalność Teatru Antidotum. I to właśnie młodzi artyści z tej grupy teatralnej jako pierwsi wystąpili, prezentując spektakl pod tytułem Słaba płeć. Temat nieprzypadkowy, bo to kobiety właśnie stanowią większość kadry pedagogicznej nie tylko tej szkoły. Aktorzy Teatru Antidotum przygotowali spektakl, który się podobał, bawił i angażował widownię. Obiecaj! A jeśli tak, to niech będzie podobny do wyschniętego na słońcu ogórka małostrennego. Obiecaj! A nie był to koniec wrażeń. Kolejna grupa, nosząca nazwę Wschodzące Gwiazdy, z nieco mniejszym stażem teatralnym, ale nie mniejszym zaangażowaniem, dała popis taneczno-wokalno-aktorski. Było i sentymentalnie, i zabawnie, wesoło i melancholijnie. Ważne, że trafiali w gusta widowni i nie pozostawiali obojętnym. Tu na razie jest ścierpisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko, będzie zespół szkół. Od 24 lat, od kiedy tu pracuję, jest Teatr Antidotum. I właściwie ten teatr uświetnia wszystkie uroczystości. Naprzód reżyserowałam sama jakieś tam te pierwsze spektakle, a teraz robi to Piotrek Mosoń. Zawsze do teatru przychodzą te dzieci, które jakoś zostają zainspirowane. No przede wszystkim na lekcjach języka polskiego. Najwięcej jest tych uczniów z moich klas, bo wiadomo, że jakoś oddziaływuje na nich. I spektakl, który dzisiaj został pokazany, to jest spektakl przede wszystkim pierwszaków, pierwszych klas, ale też jest kilkoro maturzystów. Dzieci jak połkną, młodzież, przepraszam, jak połknie bakcyla teatru i jak widzą, że ktoś ma pasję i jakąś korbę, a jestem taka trochę zakręcona na teatr, na literaturę, na właśnie na muzykę, To dzieci pójdą i dzieci będą pracować. Szkoła to dla jej pracowników obowiązek i codzienny wysiłek, który daje efekty, gdy połączony jest z pasją i poczuciem misji. Choć czasem są takie dni, że zwątpienie dopada, że ścierają się z wyjątkowo oporną materią uczniowską, to w inne właśnie uczniowie dają siłę i chęć do pracy. To sprawia, że nauczyciele lubią swoją pracę nawet po 25 latach. 25-lecie nasze to jest 25 lat zespołu szkół jako nowej formy edukacyjnej, a więc tej formy, która powstała w tej nowej rzeczywistości po transformacji społeczno-gospodarczej, po upadku komunizmu. I to jest ta właśnie nowa szkoła, która została stworzona przez samorząd lokalny. I tak naprawdę to była jedna z pierwszych w Polsce szkół utworzonych przez samorząd lokalny.
Ja powiedziałem, że zatoczyliśmy takie koło, bo można powiedzieć, że wróciliśmy do punktu wyjścia po tych 25 latach, bo przeżyliśmy taki okres prosperity, takiego wielkiego wyżu. Rozpoczynaliśmy jako szkoła bardzo nowoczesna, w nowych budynkach, w nowych pracowniach. Byliśmy prekursorem informatyki na tym terenie tutaj, na terenie, można powiedzieć, dawnego Zagłębia Miedziowego. U nas się kształcili urzędnicy, którzy na przykład odkładali maszyny do pisania, a przechodzili na komputery. Wracamy do punktu wyjścia, tworzymy nową ofertę edukacyjną i tworzymy nowe oblicze szkoły w sensie bazowym. A więc mamy okres termomodernizacji. Rozpoczęliśmy, można powiedzieć, tą modernizację szkoły. Będziemy wymieniać okna, będziemy po prostu, no, jak gdyby stworzymy nowe oblicze, ale też i stworzymy nowe pracownie. I myślę, że tak naprawdę w tej szkole to mi się najbardziej podoba to, że tu po prostu jest życie. Tu ciągle coś się dzieje. Wiadomo, że nauka jest najważniejsza, to nie ulega wątpliwości, ale ja przychodzę wieczorem do szkoły, widzę gdzieś tam uczniów, którzy coś tam po szkole coś tworzą, coś robią, jakieś zajęcia pozalekcyjne takie, czy to z projektu, czy unijnego, czy z jakichś szkolnych środków, a więc chyba to jest najbardziej, ja powiem w ten sposób, że ja czasami się zastanawiam, może ja już na tą emeryturę nie pójdę, no bo ciągle ci młodzi ludzie mnie inspirują do czegoś. W organizację jubileuszu zaangażowana była cała szkolna społeczność. Piękna, niecodziennie przystrojona aula forum, młodzi ludzie na scenie, w obsłudze techniczno-organizacyjnej i wszędzie tam, gdzie mogli być pomocni, bo lubią tę szkołę. Dla każdego z nich to często najpiękniejsze lata młodości. Na co dzień mamy bardzo dobry kontakt z nauczycielami. Przychodzimy uśmiechnięci do szkoły, zawsze możemy rozwijać swoje umiejętności i dążyć do wyznaczonych przez nas celów z pomocą nauczycieli. Bywa zabawnie? Bywa. Według mnie szkoła to nie tylko nauka, tak? Mamy tutaj grono swoich przyjaciół w naszej klasie, jak i w klasach równoległych, więc no, wydaje mi się, że bawimy się dobrze. Ale uczyć się trzeba. Tak, trzeba się uczyć, ale nauka też nie jest taka, że siedzimy na lekcjach i zakuwamy, tylko nauczyciele też zabawnie prowadzą te lekcje, nawet czasem puszczają na muzykę, żebyśmy się mogli skupić bardziej. Srebrny jubileusz to dużo ciepłych słów wypowiedzianych do zebranych i wiele, które zostały zapisane w księdze jubileuszu 25-lecia Zespołu Szkół imienia Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.